Chodźcie, przyjadę. Panie! Nie mogę, kurwa, wybić tej szyby. Psycholu. Proszę pana, bo będzie pan... Wyłaź z auta, kurwa! Nie! Dobra, niech on wychodzi z nim i go wypuszcza. I tak nie dajesz mi. Przygotuj się na motor, bo będzie wychodzić. Będzie się odwajać. Co tam się dzieje? Czemu policjant leży? Nie strzelę, nie strzelę. Pościg za nim już. Nie strzelajcie, żywego go chcę. Na rozprawę będzie. Ranił funkcjonariusza lub okularami. Dobra. Wychodzę na razie jemy. No ale tam weź go zaopatrz szybko. 10-10, pościg 10-10. 10-10, jedynka, 10-10, jedynka. Dobra, puść mnie na U1. O Jezus. Stary. Osoba w pościgu, uważajcie, komet wyprzedza. Dobra, ten for, zablokuję. Chłopaki, kurwa. Weźcie, wy się nauczcie jeździć. Podchodzę do manewru, bit. Rymba. 5-5-3. Przejechał kogoś, dobra, manewr, manewr. Do wody może uciekać. Blokuj, 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 blokuj. Boks, boks. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, bo ci łeb rozjebie. Nie ruszasz się. Leżysz. Gdzie on jest? Dobra, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Taser, taser, taser! Zachowam go. Uciekuj, uciekuj, uciekuj. Zakułam go. Przesuwam go, uwaga. Dobra, kowruję, kowruję. Jak z naszym tamtym? Starajcie się zgasić trójki, żeby nie było tak. Jednostki, zgasić trójki na miejscu. Jednostka i myśli była wyspana. Dobra, przesuwam go do tyłu, uwaga. Dobra, zabieram mu te. Szeryf tutaj musi w swoim włączyć. Mhm. Weź go, pilnuj. Dobra, jeżeli tylko szeryf włączy, to mu siebie, nie? Dobra, dobra. Dobra, ja go przyjmuję, wrzuć go do mnie, ja go przyjmuję, ja się nim zajmę. I jedna osoba za mną niech jedzie. Jeden patrol. Jeden patrol za mną niech jedzie, dobra. Bierzemy. To już pojadę, no. Śmiało. Dobra, idziemy, wstawaj, wstawaj, nie pajacuj. Nie, szarpnij za tą rękę. Idziemy. O! Powiedziałem ci coś. Tak, w pościgu? 10-81. 10. Dobra, uwaga na głowę. To co? Dobra, masz prawo zaś milczenie, masz prawo do kata. Wszystko co powiesz w tym momencie może być już w sądzie lub na terenie przesłuchania. Za co, kurwa? Ale niech pan nie przeklina. Dobra. Dobra, nie będę przeklinał. Proszę pana, ale drzwi są zamknięte, pan nie może wysiąść z tego pojazdu. Gdzie pan biegnie? Może za półgłówek. No i niestety. Dobra, ja się nie zajmę. Spoko. No przykro mi, ale... Panie Sylwek, bardzo mi przykro z tego powodu, ale z radiowozu niestety nie wyjdziesz, kurwa. Są drzwi zamknięte od środka. Dobrze. Ja się nie zajmę, na 390. A, co? Wraca. Ja jednak nie chcę uciekać. To co, nie obchodzi mnie. Ja przyjmę ten mandat. Nie.
Wróci pan do pojazdu i oczekuje pan na swój wymiar. Do swojego pojazdu. Aha! A tym tak wygodnie mi było. A dokumenty mi pan odda? A nie, mam te w kieszeni. A jak wy to, jak byś to piątro przerobili? Że to jest jakoś tak z piątego na szóste. To znaczy? No jak to się zrobiło? Po prostu przenieśliśmy sprzęt na górę, piętro wyżej i tyle. A piąte będziecie otwierać? To już dłuższa zabawa z tym, ale niewykluczone, no. Trzeba nad tym dłużej posiedzieć, że tak powiem. Kurde. Na razie skupiamy się jeszcze troszeczkę przed samym szpitalem. A jak tam pani Emma będzie tą medyczką? Bo ona mi tu opowiada takie rzeczy w biurze, że ja stwierdziłem, że ona chyba jakąś senatorką zostaje u was. Niestety z panią Emmą nie miałem styczności przez jakiś dłuższy czas, nawet ze mną nie rozmawiała. Z tego co wiem, to rozmawiała z szefem departamentu, ale on też jakoś tam zbytnio nie był zachwycony. I nie wiem, na jakim etapie to wszystko stoi. Mm-hmm. Niestety nie znam szczegółów. Czyli co, będzie jakąś profesorką? No nie wiem, za tą kartkę, co zostawiła nam jakiś czas temu, no to tak słabo. Przyjął. O, właśnie pani Nikola pojawiła na służbie. Jest. O, proszę, gdzie? Gdzie idziesz? Chodź tutaj, słyszysz? Stop resisting, bo użyję tazera. Nie ruszaj się. Plecami się odwróć do mnie. Gdzie uciekasz? O co chodzi? No gdzie uciekasz, się pytam. Nie uciekam, tylko... Numer znaki 201, dywizja czy w osobie, w Los Angeles. Pani zatrzymana. Mamy na pani nakaz przeszukania i nakaz zatrzymania. Plecami się proszę odwrócić. Ale pod jakim zarzutem? Pod zarzutem takim, że ja tak mówię. Nakaz mam. Proszę odwrócić. Już. Dobra, idziemy, zapraszam. Bez kombinacji. Bo nie chcę użyć swojej pały wobec tutaj pani. Jak nie będzie pani stosować się do poleceń. Ale proszę, pani Nicolo, proszę zachować milczenie, dobrze? Ma pani prawo, czym pani skorzysta? Szybciutko, pani Nicolo. No, robimy ruchy, duże kroki robimy na ulicy. Pani Kolo, dokumencik ma pani przy sobie? Mam. Wspaniale. Ale tu mogę chodzić ze służby, bo tak... Nie, zapraszam, idziemy. Pani, nie ma czasu. Proszę sobie wciąć, a pani otworzy. Nie ma czasu, muszę panią do więzienia przewieźć na rozprawę. No proszę. Jaką rozprawę? Co pan Ale mówi? Szybciutko, pani Kolo, bo siłą będę musiał użyć, a nie chcę. Serio, co się dzieje? Dlaczego pani... No nic takiego. Właź do środka, powiedziałem. No ale... O co panu chodzi? Mam nakaz zatrzymania. Dobra, bo widzę, że będę musiał pomóc chyba. Użyję siły. Dobra. Pasu nie zapinam. Ale ja chociaż ty przykro mi. Przykro mi bardzo, nakaz mam. Ale o co chodzi? Co się dzieje, szeryfie? Jakieś informacje jak dla jej przełożony? Co się dzieje? Mogę coś trzymać. Czy ja mogę chociaż ze służby zejść? O, mam kluczyki do pani mieszkań, to był żart. Poproszę na mnie, żebym tak zrobił. O Boże, no! Ale się uśmiałem! Wszyscy się tu zlecieli, Holipka! Dobra, kluczyki mam. Wysiadamy. Śmieszkuję. Wysiadam. Ale gdzie? No, jeszcze drzwi nie otworzyłem. Proszę o tym pamiętać, pogniewam się. Klamek z tyłu nie były zamknięte, nie ma klamek z tyłu. Może dobrze ustami operuje, o co ci chodzi, Gary? Kobiety są wprawione w takie sprawy. Może nie skomentuję tego. Dobra, zapraszam tutaj na bok. Panie Ryszardzie, spokojnie, co pan tak... Idziemy do środka, w sumie idziemy. Nie jest pan Piotr. Przejdzie pan. Ojoj, proszę pana, wszystko... To czego by pan popchnął? Plecami się pan odwrócić, zatrzymany pan jest. Proszę się odwrócić plecami. Jak za... co pan mówi? Wysiadaj z auta! Wysiadaj, kurwa, z auta! Wysiadaj! Nie wyciąg, przeproś mnie. Dobra,
Wybijam szybę. Przeproś mnie. Przeproś mnie. No ała, no nie bij. Ała. A. No i debilu seramkę. Jeszcze jeden ruch pojazdem i zostaniesz postrzelony. Uważaj, nie rób głupstw. Nie strzelaj do mnie. Nie rób głupstw. Odejdź stąd. Ucieknij. Osłaniam. Ucieknij. Nie rób głupstw. Ucieknij. Kurwa, jak to... Ucieknę, no nie bij mi! Ej, bo się wkurwi. Bo przejadę cię, człowiek. No uspokój się. Nie mogę wybić szyby. Bo ucieknę. Zjebane auto. Bo ucieknę. Uciekam. Z tego pojazdu. Uciekam, proszę pana. Ręce na widoku, trzymaj. No trzymam na kierownicę, debilu. Nie mogę wybić szyby. Nie wykonam, jak mnie nie przeprosicie. Otwórz te drzwi. To mi przeprości. Jeszcze. Przeproście mnie. Kurwa jebana z tą szybą. Otwieraj! Czekam na przeprosiny. Kapi do tyłu. Kurwa, nie mogę. A jak mi wybije szybę, to ucieknę. Pani! No nie nieś mi tego, kurwa masz. Śmiercią, pamiętaj. Bo cię przejadę, pani! Nie mogę, kurwa, wybić tej szyby. Psycholu. Proszę pana, bo będzie pan... Wyłaź z auta, kurwa! Nie! Odejdź, psycholu, bo cię przejadę. Przejadę ci! Co za zjebane auto, przejadę kurwa. Ci, ostrzegam. Zejdź! No wkurwiacz mnie! Odejdź! Odejdź! Nie dzieciesz mi tego! Odejdź! 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 Wysiadaj z tego pojazdu! Jakieś auto jest dziwne, zbugowane, bo nie da się żeby... Zgaś silnik! No nie, no przesadziłeś, kurwa! Czarne auto odjeżdża, kupę! 280 BMW! Ło, kurwa, ale skok! Ale wskoczyłem! W środku prawdopodobnie ryszy, tam widzi dziura. 10-10-1. Pierwsze. Kurwa, lakcja. Jego 16-1, nie ma możliwości, by tu wejść. Nie mogę wybić tej szyby. Przejebana akcja, powiem wam, drodzy widzowie. Proszę, to się dwa. Sam jeden uprzy. To dobrze, przyjmuję. Idziemy... Rancho Boulevard, kierunek wschodni. Oto rozkręca w prawo do kanały. 10-2. Sam jeden melduje. El Rancho Boulevard, jesteśmy w kanałach burzowych. Wjechaliśmy od El Rancho Boulevard na kanały burzowe i będzie próbował wyjeżdżać. Jest. Wyjeżdżamy górą. Odbił na... Nie przyjadę. Jest na Ellison Fields Freeway, odbił w kierunku Philbox Hill, na razie go straciliśmy. Drogą stanową kierował się w kierunku Philbox Hill. Może coś było na pasie niepoprawnym. Del Perro Freeway 1082. 1082, 1015, czarne BMW Coupe. Sam 1, 10, 1, rozwiązujemy taktyczny pierwszy, powróćcie na główne radio. A Silvado nie jest naprawione? I co? Mamy zakłócenie, idziemy. Jakaś muzyka słychać, nie? Nie, na razie. 8, 2,
na 2-2-2, znalazłeś coś pojedzie. Co ty kurwa powiedziałaś?! No ała! Nie rzucaj we mnie! A! Kurwa. Ostatni raz taki tekst słyszałem. Spokój tego dzieciora! Dziecko budzisz, uspokój się! Uspokój tego dzieciora! Zasadzie leźmi rozszerywa, proszę otworzyć drzwi! Co zrobiłaś, kurwa? Policja tutaj się! Vivi, skąd z ciebie sąsiedzi pewnie wezwali! Uspokój tego dzieciora, powiedziałem! Nie rozszerywa Los Angeles, proszę otworzyć drzwi! Nikola tu nie ma! Spokojnie! Sam się zajmę swoją żoną! Kod trzeci do 10-16 potrzebujemy. Biuro czyny w Los Angeles, ostatni raz mówię, że macie otworzyć drzwi! Wszystko twoja wina. Kurwa! Nie rzucaj! No co ty rzucasz? Otwieraj zupę te drzwi, zrobiłam, człowieku. Wszystko wylejesz! Dwie godziny stałem przy karach! Ostatni raz ostrzegamy, proszę otworzyć drzwi, Los Angeles, biuro szeryfa! Nie gotować, głupia, kurwa, nie potrafisz! Pomocy! Otwórz te drzwi. Cichutko, nie płacz. Odejdźcie stąd! Cicho, nie bój się, nie bój się. Co ty robisz? Zostaw mnie! A, Jezus Maria, co ty robisz? Co tu się dzieje? Łupku, ty zostaw. Co pan robi? Rzuć to! Rzuć broń! Rzuć broń! Wyjdź stąd! Rzuć broń! Rzuć to, wyjdź! Rzuć broń! Powiedziałem! Wyjdź stąd, powiedziałem! Rzuć broń! Za drzwi! Za drzwi powiedziałem, bo zrobię... Nie rób głups! Nie rób głups! Rzuć broń! Rzuć broń! Za drzwi powiedziałem! Rzuć broń! Nie rób głups! Słyszysz? Nie rób głups! Cofnij się! Do tyłu. Do tyłu, do tyłu. Cofnij się za drzwi! Do tyłu. Rzuć tą broń, człowieku. Cofnij się za drzwi! Simon, do tyłu. On jest pijany! Co wyjdzie? Davida potrzebujemy naszej pozycji, mamy jedną osobę. Pierdoliłaś mnie w minę teraz! 10-16, mamy 10-25. Otocz budynek i zobaczy są jakieś okna. Nie blokuj teraz. Zostaw mnie! Cofnąć się! Zastrzelę ją! Cofnij się, powiedziałem! Nie wychodź z pomieszczenia! Rzuć broń! Nie wychodź z budynku! Jadę do siebie! Ona jedzie ze mną! Sheriff Office. Cofnij się, powiedziałem, bo zastrzelę ją! Na tył. Jestem na dole. Kurwa mać. Puść ją. Tak dał. Pilnuj furę. I co się dzieje? Apteczkę dawać! Pan strzał już otwajesz. Dobra. Szybko! Weź kobietę, opatrzcie szybko. Zabraliście broń, zabraliście głosa? Nie jeszcze. Dobra. Dawać tu medyka! Nie medyka, dobra. Tylko najpierw zakuj gościa i zabierz mu broń. Dwie sztuki kajdanek, przykujcie go. Na razie go od przodu zakujcie i zabierzcie broń.